Czasami budzi się we mnie jakiś taki lęk i niepokój, jak słyszę, że ciągle musimy o coś walczyć, bronić Kościoła, bronić Boga, bronić naszej wiary, że ciągle coś musimy robić. I czasami jest we mnie też taka postawa, że jeżeli ja czegoś nie zrobię, czegoś nie dokonam, to Pan Bóg sobie z różnymi sytuacjami nie poradzi. A w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi coś zupełnie innego. Że tak naprawdę wzrost Kościoła, nasz wzrost, wzrost naszej wiary, tylko w znikomym stopniu zależy od nas. To On jest tym, który sieje i tym, który zbiera. To, co należy do nas, to przygotować nasze serca na przyjęcie Jego i pozwolić Mu na to, aby On działał w nas. Nie chodzi tu o jakąś bezczynność, o jakieś lenistwo, bo to też jest niewłaściwe. Chodzi tylko o to, żeby pamiętać, że to Pan Bóg jest tym, do którego należy ostatnie słowo. A Królestwo Boże rośnie w gruncie rzeczy w nas, ale poza nami. A jeżeli pozwolimy Mu rosnąć, to z pewnością będziemy zbierać Jego owoce w naszym życiu.